Cześć, kochani, cześć moi mili. E, taki krótki materiał na temat e, misji na Marsa w, w grze Wars of Tanks. E, to tak tylko pokrótce chciałbym przejrzeć, co tam się dzieje. Może coś ktoś komuś pomoże. E, przejdźmy może do samej gry e, i do samego trybu. E, jak tam wejść, co tam się robi i z czym to się je, ok? Także. Ok. Więc e, tryb jak każdy inny, tu, tu pojawia się ikonka. Przez 7 dni jeszcze jest do, dostępny. E, bądź tutaj misja na Marsa, eksploruj powierzchnię Marsa w specjalnym pojeździe i badaj obiekt nie z tego świata. Słuchajcie, sam tryb jest bardzo dziwny. Ja bym to mniej więcej. E, ja bym to mniej więcej porównał do takiego kosmicznego pinbala. E, no jeździmy, odbijamy się i tyle praktycznie. Cała frajda praktycznie na tym polega. Od czasu do czasu trzeba wjechać w punkt, żeby pozbierać trochę więcej punktów. Więc e, misja na Marsa. Co mamy? Jak grać? Z ludzkość wkrótce odbierze dziwny, e, nigdy wcześniej niesłyszany sygnał. Jego źródłem będzie Mars. Nadaje go zagadkowy obiekt o wielkiej mocy i właśnie rusza na misję, by zbadać i sprawdzić... I sprowadzić do domu tajemniczą pozaziemską wiedzę, którą posiada. Ale bądź czujny, nie będziesz sam. Inni najemnicy też chcą wykorzystać swoją umiejętności i spróbować szczęścia, by zdobyć to, co słusznie należy się tobie. Takie mambo, Jumbo, nic generalnie to nie wyjaśnia, to takie na szybko, naprawdę, to wszystko jest na kolanie zrobione. Strzelaj i taranuj pojazdy, jak grać? Strzelaj i taranuj pojazdy przeciwnika, by zdobywać więcej punktów. Zbieraj specjalne doładowania, wykorzystuj je, na, je w bitwie na swoją korzyść oraz skanuj obiekt w strefach badawczych. E, obiekt, słuchajcie, i teraz tak e, za każdą tam e, nie wiem, rzecz, e, za każdą rzecz e, zdobywamy punkty, ale do, do punktów zaraz przejdziemy. Do ładowania, bo to jest też ważne, czy pojazd. Może zacznijmy od pojazdu. Pojazd sam to taki łazik, niby futurystyczny, bo futurystyczny mamy strzał. Tam czas przeładowania to jest tam chyba 11 sekund około turbo. Używamy przez tam 2-3 sekundy turbo małe. No i tarcza masy, czyli tarcza, która tak jakby przybija nas do ziemi i tworzy pole siłowe na 5 sekund, załóżmy. I stajemy się tak, jakby niewrażliwi na cokolwiek. Tutaj nie, masz, nie mamy punktów życia, nie mamy pasków życia i tak dalej. Jedyną opcją zniszczenia pojazdu jest go zepchnięcie albo do kwasu. Tak, na Marsie mamy takie e, e, małe, je, małe kwasowe jeziorka, ale to za chwilę Wam pokażę. Teraz tak, doładowania co jakiś czas pojawiają się doładowania na mapie. Na, na tej planszy, plansza jest dosyć mała, także tam i tak, i tak jest tam chyba 7 czy 8 pojazdów, i każdy na każdego działa mniej więcej to w ten sposób. Mamy pole siłowe to pole, które odpycha na odległość wszystkich przeciwników. Bardzo przydatne, jeżeli chcemy zepchać kogoś w przepaść, bądź do, 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 do kwasu, nikt nie może po, podjechać do nas, zbliżyć się do nas, mogą tylko strzelać do nas, ale to już inna bajka, także spychamy, odpychamy wszystkich. Strzał turbosalwą, a no, to tak, czy turbosalwą, Tur turbosalwa to jest tak zbyt, zbyt mocno powiedziane, po prostu stajemy w miejscu, przybija nas do miejsca, stajemy się bardzo wrażliwi, to jest chyba najsłabsze doładowanie, jakie tylko może być. Przybija nas do ziemi. Nie możemy jeździć, ruszać się, praktycznie możemy tylko ruszać z działkiem, ale natomiast mogą w nas odbijać, strzelać, wszystko jesteśmy bardzo wrażliwi i wtedy czas przeładowania zmniejsza się tam do półtorej sekundy, czy do 2 sekund. Na 10-15 sekund może w ten sposób. No i super nowa, super nowa, to jest ciekawe. Dobrze użyte, może naprawdę nam przynieść sporo punktów. Tworzy takie pole masy. Tworzy się czarna dziura, wsysa wszystkie czołgi i rozrzuca po całej mapie. Bardzo często zdarza się, że nawet i poza mapę, więc tyle. Także pojazd, tyle ale najważniejsze to w tym trybie: o zgrozo. Mamy codzienne misje, oczywiście. No ale oprócz tego, tutaj widzicie na samym dole. E, to jest e, no, cała esencja tego trybu i niestety żeby tutaj jest warto w ten tryb po pograć, dlatego że na każdym pra prawie na każdym etapie mamy, dostajemy po trzy e, eksperymentalne e, po trzy eksperymentalne moduły na pierwszy poziom mamy system kontroli ognia na drugim poziomie mamy zestaw poprawiający mobilność później mamy zestaw poprawiający żywotność potem mamy dodatkowo załoganta albo skórkę na, czy wygląd zdjęcie załoganta może w ten sposób dostajemy jedną ekstra skrzynkę marsjański kontener tutaj znowu E, mamy obrazek, zdjęcie dla załoganta, potem mamy 500 e, części potrzebnych do wytwarzania ek, wyposażenia eksperymentalnego, kolejny załogant, kolejna skrzynka. Tak, mamy skrzynki tutaj, niestety. No i później będziemy mieli styl eskadra kosmosu, taki zwykły styl na czołg. No i co? No i w takim razie, słuchajcie, do uzbierania jest około 100 tysięcy. E, dzienna misja. Mamy codziennie pojawiają się po trzy misje za wykonanie jednej z nich otrzymujemy 4000 ekstra punktów, 50 tysięcy kasy od tak za Friką, oczywiście każda, na każdej bitwie nie tracimy nic, wszystko jest za darmo, że tak powiemy. Tylko czas tracimy, no nie? No Czy tylko, nie tylko, no ale więc możemy w sumie wygrać 150 tysięcy nie zdobywa się tutaj ani doświadczenia, ani nie wpływa to w żaden sposób na yy, przepustkę bitewną, nic. Po prostu oddzielny, niezależny tryb, który oprócz wykonywanych misji i nagród tutaj za poziom nie daje nam nic, ale też i nic za bardzo nie zabiera. Więc, więc tak jak mówię, tutaj mamy trzy misje codzienne, dwie, dwie, dwie bitwy rozegrać wyeliminować 20 pojazdów, schwytać 5 pojazdów e, przeciwnika, wykorzystując do, zdolność supernowa w bitwach Misja na Marsa. No to 5 pojazdów wystarczy jak dobrze uciąć, dobrze ugrać, to jeden, za jednym razem można spokojnie, za jednym wykorzystaniem supernowej, czyli tego, tej czarnej dziury, będzie można spokojnie e, wykonać tą misję, także misje są naprawdę bardzo łatwe, szybko się je wykonuje. I tu, tutaj mamy podsumowanie ilości punktów. Za każdą eliminację 50, za skanowanie 20, e, ale nie ostatnie, bo tam za ostatnie skanowanie można tam 5 punktów na sekundę chyba dostać. No, a normalnie jest 20 punktów, więc co takie. Doładowanie 10, taranowanie plus 5, trafienie impulsem 5 i trafienie umiejętnością 5 plus to, co tam się zbierze ekstra, więc. No i tyle, więc to tak mniej więcej wygląda. Te punkty zdobywa się bardzo szybko, ja przez 3 dni ugrałem, już prawie zakończyłem, więc tryby są bardzo szybkie, nie trzeba się tutaj nad nimi jakoś specjalnie spuszczać. Proszę bardzo, przejdziemy sobie, to wam pokażę o co chodzi. O, tak wygląda mapa, tutaj mamy takie jeziorka z kwasem, jak się wpadnie to się ginie od razu 10 graczy. No jak widzicie arena jest bardzo malusia, nawet mapy nie potrzeba. Yy, więc tyle yy, gramy do samego końca tam jest 5 sekund jak zostaniemy zniszczeni 5 sekund na pojawienie się ponownie na mapie więc uu, o widzicie Ciuu. o pole o zobaczcie no i to tak właśnie mniej więcej działa No i odbijamy się. O właśnie, w ten sposób to działa. I tak się odbijamy, słuchajcie. O O O. Uf. No i dobra. No. A wpadł, dobra, jest. Pięknie. Ło, i tutaj mamy właśnie tą supernową. I właśnie ten, tą czarną dziurę wciąga nas. Ale możemy użyć słuchajcie. O, używamy przyciągania. Dobra. I udało się. I myśmy przeżyli. O. o! nie, żeby mnie tylko nie strzelił. A, dobra, udało się. 3, 2, 1. Dobra. O. O, o. Ścigamy się, kto pierwszy tam chyba dojedzie po to, nie? Tak mi się wydaje. Tak, kto pierwszy dojedzie po to. Dobra, udało się. Wszyscy są na razie y, tutaj rozbici, więc... Ach, dobra. Wow tam już ktoś ma 400 punktów, nieźle. Y, za taką w miarę normalną sesję y, otrzymujemy około 800 punktów plus, no. Jak dobrze by to rozegrać, to... Dawaj, dawaj, dawaj! Aaj No no nie złapałem żadnego swoje sidła no niestety źle, źle obmyśliłem plan Dobra. O, jeszcze raz jeszcze raz jeszcze raz jeszcze raz jeszcze raz może uda się może się uda Pięknie, mam nadzieję! No nie, no i oczywiście, jak spadamy, to tracimy tą dopałkę, którą uda się nam zebrać. Dobra. O! Trafienie impulsem. Ło! Ładnie to poszło. O! Dobra, jesteśmy na razie. Of. Dobra. 5 4 3 2 1. O! No i właśnie, to jest ten problem, no. Z trafnością z celowaniem też jest trochę słabo. Tutaj rozrzut te łaziki mają ogromny, wręcz. No dobra, nie poszalejemy za bardzo. Ach. No właśnie. No ale spokojnie. Tutaj, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to nie wnosi jakoś nic specjalnego. To tak, tylko takie, taka zabawa, nic więcej. Nic więcej. No. Też nie mam pojęcia za bardzo jak działa tutaj. O, dziw. O, o, daj. Dobra, ale drodzy jesteśmy. O, jest fajna dopałka tam. Mamy to, tą czarną dziurę naszą, przygotuj się do ostatecznego skanowania. Dobra. I jedziemy do ostatecz... jedziemy po ostateczne skanowanie. Dobra. Trzeba wycofać. I proszę bardzo. I teraz, ciach, udało się. Oa, wszystkich zebraliśmy. ha, <laughs> dobre. Ło. Pięknie. Ło. Pięknie. Ach. No, damy radę się zmieścić. Dobra, udało się. Cztery, trzy, dwa. O. O kurczę. no i taki pinball. Tutaj już jest wszyscy od. Każdy od każdego się odbija, widzicie. Także takie. Dobra. O i na pierwszym miejscu udało się. O jeden punkt 1091 pod spodem 1090 Redstone jakiś gracz. Także słuchajcie, mniej więcej tak to się przedstawia. I mamy te 1000 punktów eee, 1000 punktów kontynuuj. No i to się po prostu dodaje. Także widzicie. Nie jest tak źle. No, jeżeli będzie się tam zdobywało po te 1000 punktów na bitwę, no to potrzeba tylko 100 bitew, no to dobrze mówię? No, 100 bitew. Już oczywiście wykluczając misję, no nie? Więc, więc te 100 bitew na... do siódmego... 7... Tak, do 7 mamy. Ile tam było? Wejdź z trybu... 7 dni, no to cały tydzień, no to spokojnie, te 100 bitew spokojnie można wygrać. No i tutaj dostajemy jeszcze paczuszki, ale to będziemy otwierali te dwie darmowe paczuszki. Oczywiście będziemy mogli też i kupić. No to już wedle uznania. Co mamy jeszcze z tymi paczuszkami? Co tam mamy do kup? Co mamy w paczkach? To musimy zobaczyć. Spaczek co mamy tutaj eee, czy jest opisane co możemy dostać w paczkach. Tak, jest opisane słuchajcie, szansa na pojawienie się jeden z poniższych nagród na 100% dostaniemy, konto, albo konto premium, e, albo misję razy 5, albo razy 3, czy 3, 3, 3, 3. misję razy 5, dym, kredyty e, to jest e, rezerwy na kredyty, e, rezerwa na doświadczenie, na załogę Podręcznik szkoleniowy albo po prostu kredyty. No i losową m, książeczkę szkoleniową. 25% na zdobycie po, podręcznika uniwersalnego, podręcznika e, osobistego szkoleniowego i książeczkę szkoleniową losową. No i 20% szans na pojawienie się naklejek, e, wszelkiego rodzaju styli, cała naprzód, kosmicznych, ad astra. No proszę was, bo no także troszeczkę tego jest. Dodatkowo jeszcze mm, mamy 20% szans na na mm, zmianę tutaj e, zmiany wyglądu jednego z naszych załogantów. No i dodatkowo mamy 2% lub, w każde, lub za każde 50 otwarte dostajemy e, dostaniemy jeden czołg premium. Mamy TL7, Chieftain, Astron Rex. T77, T4400, KW4, KTTS, i 3 a Tornwagen, E75TS, KW5 i tyle. Także, no, widać, że monetyzacja tutaj weszła już ym, maksymalnie na tyle, na ile się da. No, ale słuchajcie, to od Was zależy, Wy decydujecie portfelami i, i tyle. No, sam tryb osobiście uważam za taki no jest, bo jest, ale od czołgów za bardzo odbiega więc to bardziej taki lightowy też dla relaksu, żeby się trochę pośmiać bo za długo w ten tryb się nie da grać bądź jeżeli, nie wiem, mamy słaby dzień to można się też powkurwiać trochę że nas odbije, a jego nie odbije albo coś tam, albo on trafi, albo nie bo rozrzut jeszcze też tego działa, jest ogromny więc też można się powkurzać trochę na RNG, ale no wiadomo, zakładam, że oni testują teraz jakiś tryb yy, możliwe, że testują tryb każdy na każdego, albo coś w ten deseń. Taki, jak to się mówi? Taki Battle Royale, po prostu w czołgach testują taki tryb. No, tak. Taki na taką mniejszą skalę, no nie, no bo mieliśmy przecież jeszcze Stalowego Steel Huntera, więc tam też był Battle Royale, no nie, ale nie wiem czemu tak. Nie wiem, jakie tryby mogą jeszcze testować, może do produkcji tej nowej gry, chyba tam nad którą pracują, szczegółów nie znam, więc nie chcę też za bardzo tutaj nagadać głupot, ale dobra, no w każdym razie tak ten tryb się prezentuje, a nagrody są tego warte, uważam, dużo czasu nie trzeba poświęcić, jak widzieliście, bitwy są bardzo krótkie, tam nie wiem, chyba max 10 minut, więc jakoś to szybko idzie, bardzo szybko schodzi czas przy tych bitwach yy, i tyle, czy nawet tam 5 minut, nie wiem, 6, no nieważne, no w każdym razie Nagrody są tego warte, bo to eksperymentalne mamy, które się przydadzą jednak. Trochę kasy, trochę tam do pereli, więc zawsze to coś, no nie. Także dobra, moi kochani, ja się z wami żegnam. To na dzisiaj tyle A przynajmniej to na teraz tyle. Więc zapraszam jeszcze do oglądania. Wczoraj myśmy jeszcze z wikingiem tukli e, Diablo e, z, e, Diablo 4 staraćmy się rozwalić Aszawę Też polecam. Zapraszam do obejrzenia tamtego filmiku albo dwóch. Tak, jeden z bagiem ma drugi bez, ale wygrana, albo i nie, mhm. ale wyścig z czasem był niedziemski, także zapraszam gorąco. Ja się z wami na razie żegnam. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczyska, cześć.